Cześć. Dzisiaj podróż taka trochę sentymentalna do moich czasów Atari. Słuchajcie, ja od 6 klasy podstawówki miałem Atari. Co prawda nie Atari 65XL, tylko Atari 800XL. No cóż, może to kiedyś nadrobię. Może nawet szybciej niż mi się to wydaje w tym momencie. Natomiast na pewno nie miałem takiego Atari. Na pewno nie miałem Atari, które miało, tak jak to Atari, 1 MB rozszerzenia Ultimate, nie miałem VBX-e, no bo go wtedy po prostu nie było. Nie miałem Stereo Pokeya. To są wszystko fajne nowe rzeczy, które w tej chwili można sobie włożyć do Atari, które oczywiście bardzo szybko przewyższają kilkukrotnie wartość samego komputera. Natomiast no, czego to się nie robi, żeby zaoszczędzić trochę czasu i fajnie się pobawić starym komputerem. VBX-e mi osobiście daje wyjście RGB, żeby mieć troszeczkę lepszy obraz. Z tego Stereo Pokeya chyba za bardzo nie korzystam w tym momencie. Oczywiście Ultimate z rezydentnym Spartadosem X i tak dalej, to są rzeczy, które gdzieś tam funkcjonują pod spodem tego mojego grania w tym momencie na Atari. Natomiast, no właśnie, rodzice zlitowali się po 2 miesiącach nieposiadania przeze mnie magnetofonu i kupili mi za prawie $50 XC12. Żebyśmy mieli jakąś tam świadomość pieniędzy tamtych czasów, $115, czyli tyle, ile kosztowało 800XL, to było 80,5 tysiąca złotych. Dokładnie to pamiętam, bo pamiętam sytuację, kiedy z tatą poszliśmy kupić to Atari 800XL w Baltonie na Żoliborzu i pamiętam, że nigdy nie widziałem takiego pliku pieniędzy i dokładnie dlatego zapamiętałem tą sumę, 80,5 tysiąca. To były prawie 3 pensje takie pełnoetatowe w instytucji państwowej z jakimś tam wysługą lat i tak dalej, i tak dalej. Więc suma była, no, jakby to przeliczyć na dzisiejsze czasy, to podejrzewam, że to było właśnie jakieś, słuchajcie, no, 8-9 tysięcy, jakbyśmy teraz patrzyli, przyjmując, że 3 tysiące to jest jakaś taka pensja odnośnik. Czyli całkiem sporo. Ja nie wiem, jak babcia odłożyła po prostu bardzo dużą część z tych 80 tysięcy, natomiast wiem, że to nie było coś takiego, co było wszędzie dostępne, mam na myśli komputer. U mnie w klasie, w podstawówce, pamiętam, że w takim pierwszym rzucie tych komputerów okazało się, że 3 osoby w ogóle mają na prawie 30 dzieci. 3 osoby mają komputer w ogóle. Jedna osoba miała VIC-20, ktoś tam też miał Atari i ja miałem Atari. Super. Później troszeczkę się ta sytuacja poprawiła, bo paru kolegów też miało Atari, jeden mój kolega miał Spectrum, później powoli niektórzy z nas przeskakiwali od razu na PC-ty, tak jak ja na przykład. Troszeczkę dłużej jakby siedziałem z tym Atari, a później nagle udało się kupić do domu PC-ta i ten PC-t jeden, później drugi, równolegle już mój, funkcjonowały w domu. Natomiast moi koledzy przeskakiwali właśnie na przykład z Atari na Amigę i to było też moje takie fajne doświadczenie, bo to były takie fajne czasy, że nikt nie siedział w domu, tylko ciągle się gdzieś wychodziło albo na dwór, albo właśnie do kolegi, który miał jakiś komputer, albo pożyczaliśmy sobie swoje komputery. Ja pożyczałem koledze Atari z 2 joystickami, żeby mógł pograć sobie na przykład z bratem. Ja pożyczałem od niego Spectrum, stąd moje jakieś tam pierwsze kontakty ze Spectrum. I powiem wam, że na przykład ja byłem przez jakiś czas zły na moich rodziców, że kupili Atari, a nie Spectrum, dlatego że na Spectrum było więcej gier. Więcej gier, które ja chciałem zagrać, na Atari ciągle nie było. Back to School, jakieś Commando, takie wiesz, wszystko w co można było zagrać na Spectrum, było takie kolorowe, na ten Atari po prostu ciągle były jakieś takie ściemy na giełdzie, tak, że kupowałeś jakąś grę, później wgrywałeś w domu, okazywało się, że to stara gra, tylko ktoś zmienił po prostu planszę startową, tytuł i wyciągnął od ciebie po raz kolejny kasę, więc jakby
Tak zapamiętałem jakby te realia Atari. Oczywiście trochę inaczej pewnie byłoby, gdybym miał stację dysków, gdzieś jakiś większy dostęp do tego. Natomiast słuchajcie, no i tak chyba nie było źle, bo mieszkałem w Warszawie, mogłem sobie pojechać na giełdę na Grzybowską. Miałem masę kolegów dookoła w pewnym momencie, którzy mieli też Atari, więc przychodziliśmy do siebie, graliśmy, wymienialiśmy się. To już w pewnym momencie było tak, że tak naprawdę nie trzeba już było kupować gier, bo ktoś kupił, ty się wymieniałeś, ty coś komuś pomogłeś. To już było na zasadzie wymieniania się, więc to było dosyć fajne w tamtych czasach. Myślę, że w tej chwili też to jest, natomiast jest to już wszystko przez internet, tak? Wtedy musieliśmy przyjść do siebie, żeby przegrać kasetę z magnetofonu na magnetofon. I no, jakoś troszeczkę inaczej to funkcjonowało w takich kontaktach bezpośrednich. Słuchajcie, więc co, plan jest taki. Zagram w jakieś powiedzmy 40 takich tytułów, które mi się fajnie zapamiętały z Atari. Zagram w te tytuły, zostawię taki gameplay powiedzmy minutowy, półtora minutowy z każdej gry. Robię to też dla mojego syna Tymona, żeby sobie spojrzał na to. Dlatego, że realia są takie, że ciężko jest posadzić dzieciaka obok siebie i tu wgrywasz, to coś tłumaczysz, tu mówisz. Łatwiej jest po prostu nagrać, puścić mu to, a jeżeli znajdzie coś ciekawego, no to sobie w to zagramy po prostu. Czyli to taki będzie mój przewodnik po tym, w co grałem. Tymon już troszeczkę tych gier widział, bo jest też fanem, jak ja, gry Blumax na Atari. I to był jeden z powodów dla mnie powrotu do Atari, dlatego że co cechuje gry na Atari? Scrolling jest, ponieważ jest to łatwe w zrealizowaniu. Jest też układ graficzny, który to wspomaga. Gry ze scrollingiem wyglądają na Atari bardzo dobrze. Oczywiście rozdzielczość, kolory to jest jakby osobna sprawa. Natomiast tak to jest, że hardware powoduje, że pewnego typu gry powstają łatwiej na daną platformę i więcej takich fajnych gier możemy znaleźć no właśnie na podstawie tych możliwości sprzętowych komputera. Co nie znaczy, że na Spectrum nie ma fajnych scrollerów, natomiast i takich strzelanek, natomiast no Blumax na Spectrum wygląda w sensie grywalności słabo. To samo dotyczy troszeczkę na przykład Boulder Dasha, kolejna fantastyczna gra, którą pamiętam z Atari. Przewijanie ekranu nie wygląda tutaj najfajniej. Słuchajcie, no dobrze, to jest jakby plan pierwszy, czyli zagranie w gry, które były na Atari, w które ja grałem i je pamiętam. Drugi etap tej mojej podróży sentymentalnej będzie zagranie w gry, których kiedyś nie było. To jest taki, słuchajcie, funkcjonujący żart, że na Atari nie było. Faktycznie, wielu rzeczy nie było. Fajne jest to, że komuś się chciało po latach zrobić konwersję gier do Spectrum, z Amstrada, przeróżnych i część tych gier jest już, więc można sobie to odpalić, się chwilę pocieszyć tym. Jeżeli znajdę jakieś gry, których nadal nie ma, to w które ja chciałem grać na Atari, to też zrobię o tym vloga, bo to może być ciekawe pokazanie, jak te gry wyglądały w oryginale, na przykład na Spectrum, typu Dizzy czy Commando. Commando to jest akurat konwersja arkadowa, natomiast moim zdaniem najlepsza wersja, jeżeli chodzi o grafikę i grywalność, to jest Commando na ZX Spectrum. Właśnie, porównam to też, jak to wyszło w tych konwersjach na Atari. No i co? Miłego oglądania. Podzielę te gry po jakieś mniej więcej 12 sztuk na jednego vloga, żeby też nie zamęczyć jakimś mega jednym długim wideo. I co? Ja się bawię, mam nadzieję, że wy też się trochę pobawicie. Miłego oglądania. Na razie.